dobry wszystkim. Na wstępie może zacznę od podziękowania osobom, które przybyły, całej publiczności, jaka tu jest, jaka się pojawiła, bo to jest dla mnie dzisiaj taki wyjątkowy mój dzień, który, jak ja to mówię, jest następnym moim takim małym kroczkiem do przodu, co staram się i walczę o te lepsze jutro, o te moje marzenia, jakie mam i wiem, że będę do nich dążył, bo najważniejsze jest, żeby wierzyć w te marzenia, a one się będą spełniać, tak jak dzisiejsza ta moja wystawa fotografii. Również chciałbym podziękować dużemu gronu, którego tu nie ma, osobom z Facebooka. Tak, tam jest duże grono ludzi, które mnie też wspiera i naprawdę dodaje mi takiego napędu, uśmiechu, radości w sercu, bo wy myślicie, że to jest tylko Facebook, czy to są tylko wasze komentarze, ale sobie nie wyobrażacie, ile dla mnie wy radości dajecie i naprawdę nieraz czytając wasze wiadomości, komentarze, serce się naprawdę, ale to raduje, że się łezka kręci. Moją pasją jest fotografia, tak jak większość ludzi mnie zna i wie, fotografuję na co dzień przyrodę. Również, tak jak wiecie, fotografuję fotorelacje przeróżne. No, aparat mi towarzyszy cały czas w moim codziennym życiu i daje mi taką siłę, motor napędowy do moich dalszych, tak powiem, wyzwań, jakie sobie sam stawiam i z tego, co jest najważniejsze, osiągam te sukcesy, tak, które, do których dążę i jestem bardzo z tego dumny. Po prostu moja pasja się stała moim życiem i każdy dzień bez aparatu jest dla mnie dniem straconym. On mi wszędzie towarzyszy, bo nieważne w jakim momencie, gdzie się znajdujemy, zawsze jest jakaś okazja do sfotografowania, tak? Fotografuję tak już na poważnie od ponad 4 lat, prawie będzie 5 lat. To już się stało, tak jak tu wcześniej wspominałem, moją taką cichą chorobą, ale taką dobrą chorobą, jak tu było powiedziane, z której choroby jestem dumny i szczęśliwy. Pasja naprawdę daje mi dużo szczęścia, radości. Kornelia, już od jakiegoś dłuższego czasu też byłem zdziwiony, bo kiedy przyjechała, tata mówi, maluje i byłem u niej w domu, pokazywała mi swoje obrazy na płótnie, jakie tworzyła, no i byłem pod wielkim wrażeniem, nie? Chwaliła się, mówiła, że jakąś okładkę tam miała do pracy, do zrobienia dla, nie wiem, zespołu czy dla kogoś, już nie pamiętam, ale nie ma to, że ktoś komuś nakazuje, że ktoś komuś każe. U mnie to powstało też samo z siebie. Od zawsze interesowałem się fotografią i jakoś poszło i coraz bardziej jestem z tego, mówię, zadowolony, a u mnie znowuż moja córka, jeżeli maluje, tak, to też sama z siebie to wzięła. To jest po prostu tak, można powiedzieć, serca, tak?
tak jak widać, dopiero sam załapałem troszeczkę tego czaru, tej magii. Tak jak dzisiejszy ten mój pierwszy wernisaż, jaki powstał, z którego bardzo się cieszę. I jak ja to mówię zawsze, to jest następny mały kroczek w moim życiu, z którego jestem bardzo dumny, więc może i przyjdzie czas na to, że z córką razem stworzymy jakiś wernisaż, jeżeli będzie jakaś możliwość. Ona pokaże swoje prace, ja pokażę swoje zdjęcia, połączymy podobną technikę, czy natura, czy co to będzie innego i wtedy może to wyglądać ciekawie, tak? Tamten rok był rokiem dla mnie ciężkim, bo tamten cały rok przechorowałem, tak? Naprawdę ciężkie chwile były w moim życiu, z którymi sobie jakoś poradziłem i mówię, tamten rok był dla mnie rokiem niestraconym, bo to był rok moich przemyśleń, tak? I takich głębszych doznań, takich, co chcę w życiu robić i co chcę osiągnąć i więcej. Po tej chorobie wydobyłem tej lekkości odnajdywania tych rzeczy, zauważania obiektów, których normalny człowiek nie dostrzega w dniu codziennym, bo ludzie mało dostrzegają, a mieć pasję, człowiek dostrzega więcej tego piękna, czy natury, czy dnia codziennego, tak? I jestem z tego szczęśliwy i dumny.